Cześć, halo się, z tej strony Elis, witam was w kolejnym odcinku Wehikułu Czasu, cykl trzeci, umiejętności umysłowe. I mamy niedzielę na następny dzień, wtedy kiedy skończyliśmy. Trochę pogadałam z tym naszym rudym kolesiem, i ja wam powiem, że on nie jest zbytnio z nami zainteresowany. To jest bardzo twardy orzech do zgryzienia, bo był taki trochę jakby poirytowany, trochę taki niechętny, ale nie zrażamy się i mam nadzieję, że uda nam się go gdzieś tam jeszcze spotkać, ale. Dziękujemy żelazo póki gorące również z Pawłem i dzisiaj chciałabym się z nim wybrać gdzieś na jakieś spotkanie, nie wiem czy randka, ale na pewno spotkanie, nie wiem czy pamiętacie poprzedniej cutscence, nie Tyria tylko Mariko mówiła dobra na jel, Klara egal, weź wyjdź na randki, weź wyjść gdzieś do ludzi. I zajmij się sobą, żeby cię nie kusiło, żeby się z nimi kontaktować. I właśnie Klara wzięła sobie tę radę do serca i stwierdziła, że to prawda, poprzedni cykl nie był zbyt szczęśliwy, miłośnie, na końcu szczególnie, więc tu może warto trochę no, wziąć życie w swoje ręce i, i gdzieś te swoje związki polepszyć, czy w ogóle jakieś nawiązać. Mamy Pawła i mamy tego rudego Kacpra. Zobaczymy z którym wyjdzie. Może obu. W każdym razie jest już jakiś plan na tą naszą Klarę. Ona dzisiaj totalnie zapomina o tym, że ma misję. Jedną i drugą właściwie tylko bierze teraz swoje samopoczucie na tapet i będzie chciała zająć się w końcu trochę sobą, bo ostatnio o sobie troszeczkę zapomniała. Więc je sobie dobre śniadanie. Jest ładna pogoda, jest wiosna. Może zjeść sobie je na przykład na zewnątrz. No, ładna pogoda, no dziwna pogoda, bo cały czas to się dzieje, prawda? Ale generalnie nie pada deszcz, jest ciepło. To myślę, że może to być dla niej dobry moment, żeby trochę właśnie o sobie pomyśleć. Pójdziesz sobie na dwór zjeść, czy tu w salonie? W salonie w jadalni, tu masz te swoje różne strefy. A, jednak stwierdziła, że woli siedzieć w domu, może trochę boi się tej pogody, więc jak zje. Przygotuję sobie to, toaletę, żeby można było z niej zwyczajnie skorzystać. Ja z nią zrobiłam chwilę programowania i mogłaby w sumie też nie, ona miała zapomnieć dzisiaj o misjach. Więc ona dzisiaj nie będzie robiła żadnych umiejętności. Ja ją dałam tylko jeszcze przed spaniem na programowanie i wbiła drugi poziom, no prawie trzeci. W tym, w tym cyklu przypominam tylko, jakie są umiejętności: to jest logika, nauki kosmiczne, programowanie, archeologia. I kultura selwadoryjska, ale wydaje mi się, że tutaj miały być jeszcze granie w gry i coś tam, tylko tutaj tego nie dopisałam. Chyba tak. W każdym razie będzie miała tutaj dużo rzeczy na komputerze też do roboty. Ma sporo tych wszystkich umiejętności, no ale trudno. Ona w ogóle ma też tą swoją aspirację życiową, którą ma do wykonania za samej siebie. Więc ona sobie coś wytworzy, może sobie wytworzyć jakiś mebel, tak, żeby mogła się już uczyć nie tylko majsterkowania, ale generalnie, żeby mogła sobie zrobić swoją aspirację, może zrobić lustro. Więc to nie tyle misja, co, co to jest bardziej właśnie myślenie o sobie. Ale ty tego nie czyść, tylko to napowiada to wziąć, wiecie, tak w i tak pociągnąć, nie? Z całej siły, żeby to wyrwać z tej muszli, jak takiego szczura. Etapy. Jest jeszcze wcześniej, więc nie będziemy na razie wychodzić na te spotkanie. Troszeczkę poczekamy bardziej do, może wczesnego popołudnia. Niech wytworzy sobie zatem mebel i dzięki temu będzie miała ten pierwszy punkt swojej aspiracji wykonany. Przy okazji uczy się majsterkowania, co jest bardzo dobre, bo będzie miała też wiadomości i wiedzę na później. No co, no nikt nie zabroni uczyć się danych umiejętności wcześniej. Zresztą to byłoby e, chyba niemożliwe nawet, bo jednak one Sime cokolwiek nie robią, to one się uczą. Więc e, tak, tak to wygląda. O, udało się zrobić wystrzel lub ulepszyć rakietę pięć razy i posiadaj rakietę kosmiczną. Nie wiem, gdzie ja ci tę rakietę kosmiczną... Maja! Idź. Maja musi iść do domu. Maja chyba zapomniała, że nie może przyjść. Wnocha. Wnocha wnuczko nasza. Wnocha. Dobra, mamy dwunastą. Myślę, że możemy się w takim razie gdzieś wybrać. Czy Możemy go tak zaprosić, czy tylko przez mapę. Gdzie ty jesteś Paweł? Gdzie jestem Paweł tu? W ogóle w tym kapturze łazi. Że wyślemy radosnego SMS-a i nas on gdzieś zaprosi. Zobaczymy, czy coś zaproponuje, czy wyjdzie z jakąś inicjatywą, bo tak to ciągle musimy liczyć na siebie. O, idealnie. Ogrody pałacowe, dobra, bierze nas do ogrodów pałacowych, idźmy zatem razem z nim. Zabrał nas, pogoda jest ładna, choć nieco chłodna, ale ty masz stylowe. Myślę, że musimy go trochę poprawić, bo nie wygląda zbyt zachęcająco, ale nie zrażamy się, to jest tylko strój. Możesz, dobra, pochwal mu ten strój, powiedz, że zarąbiste, nie, nie poproś o pożyczkę, nie chciałam tego powiedzieć, że zarąbiste buty, trzewiki. Skąd ty żeś takie cicho biegi wytrzasnął? Entuzjazmu się solówkami, ona teraz się trochę odkryje ze swoimi zainteresowaniami, zainteresowaniami, umiejętnościami. Czy możemy gdzieś w tych ogrodach tam, nie wiem, usiąść sobie gdzieś, o wrzuć monetę, może podejść razem tu, o podejść tutaj razem, niech idą się przejść trochę tę piękną, słoneczną pogodę. Ty, ty tam się nie, nie rozgaduj za nami, tylko idź. Powiedz, gdzie idziesz tak szybko? Czekaj, Klara. Zatrzymaj się. Ona jak przyspieszyła, on też już za nią biegnie, ale jest daleko w tyle. Gdyby biegli jakiś maraton albo coś, może nie maraton, ale jakieś bardziej no, krótsze, krótsze dystansowo odcinki, to myślę, że raczej ona by wygrała, bo on ma taki zapłon, jakby chciał a nie mógł, choć może tutaj ci się coś, co tu macie w ogóle za naukowiec, ok. Omawiaj estetykę i zapytaj, jak minął dzień. Mamy już teraz Poproś o nawiązanie związku barabara. Możemy poflirtować trochę, poflirtuj. A czy możesz dla niego zagrać? O, zagraj koncert dla grupy. Teraz pokaż, jak pięknie grasz na fortepianie i na w sumie wszystkich instrumentach. Odrzucił nas. Jak się nie interesuje, czy on ma z góry założone, że on nie jest zainteresowany czymkolwiek? Jeśli tak jest, to ja to poprawię, bo ja nie chcę, żeby, żeby tak było, że teraz wszystkie simy będą niezainteresowane jakimikolwiek związkami z innymi simami. Czuję się odrzucona, ale zagraję mu za ten koncert. szarpi druty. Szarpik klawisze. Dzień psikusa w ogóle to dziel się nastrojem. Poszedł sobie, znudziłyśmy go pasję. Nie graj, skoro on sobie poszedł, no to musimy w takim razie iść za nim. Myślałam, że jednak będzie bardziej chętny Jezus ile tam Simów będzie bardziej chętny do znajomości z nami. Chyba, że to faktycznie poprawię za chwilę. Może wejdę do kasa u niego i zobaczę, co tam mu w głowie yy, w głowie się głębi. Tak, on nie jest otwarty na. Yy, zaznaczymy mu, że jest zainteresowany kobietami. Yy, I tyle. I będzie dobrze. Chyba. Teraz powinno pójść trochę łatwiej, ale że mamy. O, może graj, zy? Grajmy z Pawłem. Może teraz będzie nam trochę łatwiej, ale jako, że jest dużo ludzi, no to nie będziemy raczej e, z nim teraz czegokolwiek uskuteczniać jakichś flirtów. Ale niech zagrają w szachy. O, co ty jesteś taka zła? Obawa przed niespełnieniem marzeń. No ale masz marzenia, dziewczyno. Co się dzieje. No to może teraz prób... Nie, bo ona teraz jest rozgniewana. Niech ona się uspokoi. Ewidentnie im to nie idzie. I co on. Już po? Myślałam, że ten wypad jednak będzie trochę inny, bardziej nastawiony na romantyzm, ale widzę, że Klara zdecydowanie jest wściekła i raczej tak, nie nadaje się do jakiegokolwiek towarzystwa z innymi simami. Brzydko z jej strony, bardzo brzydko, chodź się uspokój. Próbuj się uspokoić. Jesteś facetem, czego go zdobyć, a tak odwala, maniane. Okropieństwo. Jak się, może jak się uspokoi. Wszystkiego to wygląda. W ogóle, zobaczcie na niego, jakie też. Tutaj też ma trzewiki. Dobry typ. O, dobra. Trochę się uspokoiła. To teraz może spróbujemy e, zaflirtować. Za Zaflirtujmy z nim. Podflirtować. O, podflirtujmy. Podfiltrujmy. Flirtujmy. Podfiltrujmy o i od razu jest zainteresowany To tak jakby oni z defaultu mieli ustawione, że nikim nie są zainteresowani pochwal mu wygląd więc, że zarąbiste nogi o no i od razu idzie, tylko wolałabym, żeby to było tam w parku bo to wyglądało bardziej romantycznie niż tu ho, 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 ho. jak od razu o poszedł sobie no ale mamy gdzieś już grunt ym... mamy grunt Mamy grunt, nie mam, że gdzieś mamy grunt, tylko mamy grunt pod y, jakiś romans, więc nie ma, nie ma tego złego. Chodźmy do domu. Jako, że jest wieczór, to możemy zająć się nieco umiejętnościami, którymi jeszcze nie wiem, może programowanie, bo to na komputerze można zrobić dosyć szybko. Myślę, że tym się zajmiemy. Co, jesteśmy w domu. Mm, to zajmiemy się dzisiaj y, tylko. Naszą misją, tą główną, chociaż dobrze byłoby, gdybyśmy zdobyli trochę do tej szczepionki różnych rzeczy. Może to faktycznie zrobimy. Poskanuj. Ktoś mi pisał, nie wiem czy nie, Aga. Przepraszam, nie pamiętam. Ktoś pisał, żeby zrobić dużo szczepionek i faktycznie postaramy się zrobić ich dużo. Czy tutaj działa z tym skanowaniem? Pojawią się, pojawią się, ok. Będziemy zbierać te kubki. Z których potem zrobimy szczepionki, ale generalnie mało. Tylko jedno się pojawiło. Więcej było w tym laboratorium, nie? Tam to się pojawiało tego od pieruna. Pozbierałam kilka tych kubek, pozbierałam też dziwne owoce. Tutaj pielęgnowała Klara te dziwne kwiaty, dzięki czemu mamy pięć tych owoców. Ja nie pamiętam, czy one były potrzebne do tego, czy nie. Mamy dziewięć zarodników. Starczy nam to na niecałe dwie szczepionki. Ale już dzisiaj damy sobie z tym spokój. Ona musi skorzystać z toalety, ona musi sobie coś zjeść. Jutro idzie do pracy, więc ten dzień w pracy jeszcze może z nią spędzimy. Wy bardzo szybko, ja tylko chwilkę. Mam nadzieję, że tym razem nagrywania sobie nie wyłączę. Zjedz na szybko. To jest dla mojego dowy Super siorp. Kanapkę sobie niech zje na kolację i pójdzie spać. A jutro widzimy się już w pracy, Klary bo teraz no nic nie będzie się ciekawego działo, bo nie ma co. Ale jeszcze Wam pokażę, zobaczcie, jak to wygląda zło jak wyłączę reshade, bo ja tu mam dosyć jasny reshade, taki, widzicie, kolorowy, a tu jak się wyłączy, to nagle robi się tak ciemno. I to też wtedy wygląda dużo bardziej groźnie, niż jak mamy reshade, ale wolę z reshadem. Uzupełnienie zapasów. W laboratorium zapasy się kończą, Musisz zebrać więcej okazów, aby laboratorium mogło kontynuować badania. Miej oczy szeroko otwarte, tylko nie zapomnij o mruganiu. Okej, okay, czyli musimy zdobywać chyba jakieś rzeczy, ja nie wiem. Co my mamy zrobić? A, może tu musimy wykopać coś? Chodź, wykop tu wszystko, co jest. A, mapa skarbów, no super, mi to coś da. Udało nam się w takim razie uzupełnić e, zapasy. Zobaliśmy też tam jakieś figurki, coś. O, nawet takie rzadkie. Może uda nam się te, te laleczki kiedyś jeszcze zdobyć, tylko teraz na tym nie będę się skupiać. Musimy skorzystać z toalety i przede wszystkim musimy jeszcze ulepszać jakieś nasze rzeczy. Więc pójdziemy do, do piwnicy, podejdź proszę. I będziemy robić właśnie te pierwsze zadania. Patrzcie, jaka dymuwa tu. Żeby coś się nie zapaliło, ani nic. <laughs> ale to śmiesznie wygląda. Ok, udało nam się. Transformuj krzesło. Znowu? <laughs> Pożar! Pożar! Zgaś. Nie wykryła, tylko to jest. Nie, uda się. Weź, dziewczyno, nie panikuj. Masz. O właśnie, masz. No ale nie ludzi, nie simów. Tylko tu. No, trudno. Życie, życie. Ej, coś się jeszcze pali. O się. Zgaś jeszcze raz, spróbuj. Już? Już. Chyba już. Ale ja nie mogę podlać roślin, bo tu wszystkie rośliny są podlewane automatycznie. Więc ja nic z tym nie mogę zrobić. Ta roślina nie potrzebuje wody. Nie mam jakiś naślady, żebym to mogła posadzić poza terenem, żebym tutaj mogła cokolwiek zrobić. Może o. Tu, zasiej. Zasiej ten dziwny owoc. O nie, już kończy się za godzinę. Dlaczego? Zadzwoń do Rady Geologicznej, zdążymy coś zrobić? No przecież o. Oh! Udało się rzutem na taśmę, przynajmniej będziemy mieć dwa etapy zaliczone, a nie trzy. Niestety więcej nie udało nam się zrobić ze względu na to, że brakło nam czasu, no bo musieliśmy uzupełnić zapasy. Jestem nieco zaskoczona, że to uzupełnienie zapasów tak mało punktów dało do dnia pracy. Czy my możemy sobie jakoś przedłużyć ten dzień? I wiem, że można było kiedyś sobie zostać dłużej. Zobaczymy, może będziemy mogli zostać na nadgodzinach albo coś, a nie jednak nie. Yy, odkrycia plus dzień urlopu, niestety nie. Ale wiem, że któryś, jakoś tak kiedyś było, że można było zostać w tej pracy na nadgodzinach, tak jakby, że tam ten dzień się wydłużał. Ja nie wiem, jak to było, nie pamiętam. Mm. Klara wróciła do domu. Mamy do zapłacenia rachunki, więc od razu sobie je opłacimy, żeby nie mieć żadnych zaległości. I może zadzwonimy sobie do Pawła. Zaprosimy go do spędzenia czasu na tej parceli Ale się fioletowo zrobiło. Ładnie, ładnie. Niech przyjdzie do nas. Czy zadzwoniłaś już do niego? Będzie zaraz, okej. Okay. Trochę z nim sobie o, pogadamy, czy coś. O, idziesz? Gdzie, gdzie trendy ty idziesz? Mm. O, buduj razem rzeź bez piasku. Chodźcie, wykorzystajcie ten piasek, który tutaj jest. Ale to głupie. To jest klepisko. Ty, piasek się do niczego nie nadaje, ludzie. Ale dobra, bawią się świetnie, nie? Bawią się świetnie. No i poflirtujemy też trochę, jak już przyszedł. Pochwal wygląd. Skoro już jest, prawda? Romantyczny flirt, odważna gadka na podryw. Czy możemy go zaprosić na noc? Chociaż my jutro jedziemy do pracy, więc ja nie wiem, czy on by chciał zostać z nami. Ale robią i robią, i w ogóle głodna jest. Bardzo się przyjaźnią. O, mi się udało krowokwiata zrobić. O, o prosto w serce. Strzała Amora. Pierwszy pocałunek spróbujmy. Spróbujmy. Hmm, oczywiście fotka. A jakże? A tamten chodzi! A nie, to jakiś inny koleś. Ale bardzo podobny do naszego kolesia. Też rudy. Ale nie, to tylko tak z daleka wyglądało. Tylko z daleka. To podrabianiec jakiś fałszywy. Proszę o zostanie chłopakiem. Myślę, że jeszcze na razie poczekamy chwilkę z tym. Z tym chłopakiem. Bo jeszcze chciałabym spróbować z tym rudym, jak on się nazywał miał na imię ten rudy? Kacper. Chciałbym trochę z Kacperem jeszcze popróbować. On jest w ogóle kleptomanem. Ale mają zgodność charakterów. To bardzo fajnie. I może już iść do domu w takim razie. Już wystarczy. Chyba, że jeszcze pochwalą strój. I możesz iść do domu, i możesz coś zjeść, albo podać kolację, może też będzie coś chciał. Dobra, klops po włosku. Albo może razem by chcieli coś ugotować. Że gotujcie razem. Niech razem ugotują, trochę się zaangażuje, też nie będzie czuł się odepchnięty na dalszy plan. Wspólne gotowanie łączy w Simsach przynajmniej. Miałeś nam pomóc, kolego, dlaczego nam nie pomagasz? O, tylko stoi i patrzy i instruuje. O tak, to niektórzy lubią najlep robią na najlepiej, yy, nic się nie zaangażują, ale wymagania i rady zawsze pierwsi. Weź porcję razem, zostaw ten talerz. Chcemy, żebyście usiedli razem i usiądź razem. A ty już poszedłeś do domu, kolego? My zrobiliśmy razem obiad. Kolację właściwie, bardzo późną kolację. Stąd nie możesz wejść? Nie wiem o co chodzi, ale nie może we wejść, nie może wziąć porcji. Nie wiem o co chodzi, ale no dobra, mnie to nie. Niech idzie do domu w takim razie, nie będziemy się przejmować. My idziemy spać, bo rano do pracy. I ja Wam również bardzo dziękuję. Będziemy kontynuować znajomość z dwoma panami. W następnym odcinku pewnie zrobimy sobie znajomość z drugim panem. I nadal będę zbierać zarodniki. Myślę, że to zrobię sobie poza nagraniem, żeby zdobyć ich jak najwięcej, bo to jest dość nużące i nudne. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Co to? Poczekajcie, bo tu właśnie dzwoni telefon. Ktoś umarł? Eliza Markowicz, kto to był? Ej, nasza jakaś seniorka. Dobra, to teraz. Do widzenia. Do zobaczenia. Cześć.